jest rzeczą oczywistą, że w tej chwili nauka za wszelką cenę usiłuje odnaleźć leczenie przyczynowe i teraz przedstawię Państwu kilka koncepcji tego leczenia przyczynowego i nie są to zupełnie takie futurologiczne marzenia, bo to leczenie w niektórych przypadkach już jest w drugiej fazie, niekiedy osiąga już fazę kliniczną. I rzeczywiście znamy coraz więcej propozycji leczenia przyczynowego w chorobie Alzheimera. Tu się wyłania problem, że musimy się jeszcze, żeby leczyć naszych pacjentów, nauczyć rozpoznawać chorobę Alzheimera w jej fazie przedklinicznej. A to już jest inna historia. Szczepionka przeciwko chorobie Alzheimera. Zauważono, obserwując zwierzęta transgeniczne, myszy produkujące złogi beta-amyloidu, że jeżeli poda się im w okresie po urodzeniu, a jeszcze przed tym, zanim zaczną złogi beta-amyloidu rozwijać, do krwi syntetyczny beta-amyloid ludzki, one nie rozwijają złogów beta-amyloidu. Jest to jakby zapobieżenie rozwijaniu się beta-amyloidozy mózgowej. A jeżeli poda się ten syntetyczny beta-amyloid do krwi takiej myszy w okresie, kiedy już zaczęła rozwijać złogi beta-amyloidu, to te złogi ulegają rozpuszczeniu. Więc wszyscy się zachwycili. To był rok 1999. Badania Dale'a Shenka. Wszyscy byli absolutnie zachwyceni, że no tak naprawdę mamy już nie tylko szczepionkę przeciwko zachorowaniu, ale mamy również leczenie. Dość szybko, na skutek zresztą presji otoczenia, przeszła druga i trzecia faza, zaczęto leczyć pacjentów z chorobą Alzheimera. I niestety skończyło się to taką dosyć poważną kompromitacją, mianowicie w grupie 300 leczonych pacjentów aż 18 zachorowało na aseptyczne zapalenie mózgu jako powikłanie tego leczenia. Wszyscy ci pacjenci mieli bardzo przykre powikłania po przebyciu choroby, niedowłady, porażenia, a jedna z tych pacjentek tak leczonych zmarła. I tu mamy mózg pacjentki, która była leczona szczepionką. A poniżej jest mózg chorego. To była również kobieta przed 60 rokiem życia, która zmarła w tym samym okresie. Możemy porównać, że praktycznie uleczonej szczepionką o pacjentki się tych złogów beta-amyloidu nie obserwuje, a inna pacjentka w tym samym czasie demonstruje ich bardzo wiele. Czyli wiemy już o tym, że szczepionka jest skuteczna, natomiast wiemy także o tym, że powoduje tak ogromne powikłania, że może doprowadzić nawet do śmierci. Wydawałoby się, że to był taki blamaż, że zaprzestanie się prób leczenia szczepionką pacjentów z chorobą Alzheimera, ale tak się nie stało. Po prostu badacze wrócili znowu do zwierząt transgenicznych i zaczęli od nowa pracować nad szczepionką, bo wszystko wskazuje na to, że właśnie szczepionka nie będzie tym ostatecznym rozwiązaniem. To, na czym się trzeba teraz skupić, to po pierwsze, żeby znaleźć te najbardziej istotne peptydy w obrębie beta-peptydu, fragmenty znacznie krótsze niż 42-aminokwasowe z jednej strony, a z drugiej strony musimy się nauczyć więcej na temat zaburzeń immunologicznych, które podanie beta-amyloidu do układu, do krwi pacjentów mogą się pojawić. Bo jednak, jak się okazało, takie szybkie przetransponowanie pomysłu z myszy na człowieka było zbyt ryzykowne. Wszystko wskazuje na to, że szczepionka już znowu znajduje się w fazie badań klinicznych. Mam pełną świadomość, że w tym momencie, kiedy to mówię, jest wielu pacjentów lepczonych szczepionką na całym świecie i niewątpliwie jest to droga, która może być uwieńczona sukcesem. Szczepionka może być rozwiązaniem dla osób chorujących na chorobę Alzheimera. Druga rzecz to również możliwość opracowania leków, które wpływają na proces odkładania się złogów beta-amyloidu.
Wiadomo, że jeżeli białko prekursorowe dla beta-amyloidu, to, które stanowi pewnie budulec synapsy, niektórzy twierdzą, że jest czynnikiem troficznym wtedy, kiedy funkcjonuje fizjologicznie w mózgu. Jeżeli jest degradowane przez enzym o nazwie alfa-sekretaza, to spełnia tą swoją pożyteczną rolę, a jeśli jest cięte przez beta i gamma sekretazy, zaczyna agregować, przyjmować tę patologiczną konformację beta i powodować obumieranie neuronów. Stąd prostym rozumowaniem było wynalezienie leku, który by stymulował ten enzym pożyteczny, a hamował oba enzymy patologiczne. I rzeczywiście w tej chwili potrafimy już to zrobić. Znamy substancje, które są odpowiednikami alfa-sekretazy, czyli wpływają na tą fizjologiczną degradację białka prekursorowego, i znamy również substancje, które mogą tę alfa-sekretazę stymulować. Wiemy już wszystko o beta-sekretazie i wiemy dokładnie, jak możemy ją zahamować. Wiemy również coraz więcej o kompleksie gamma-sekretazy, bo to jest już znacznie bardziej skomplikowane niż oddziaływanie na jeden enzym. Jak również znamy leki, które mogą wpływać na działanie kompleksu enzymu gamma-sekretazy, i jak Państwo widzą, istnieją już leki, które znajdują się w fazie doświadczeń już podania pacjentowi tego leku, czyli jest to już trzecia faza przygotowywania leku. I to jest ta druga, bardzo obiecująca droga, na którą czekamy, która być może będzie rozwiązaniem. I oczywiście drugi raz, czy któryś tam kolejny raz powtarzam, że to leczenie należy zastosować w okresie, zanim pojawią się pierwsze objawy kliniczne. Trzecia metoda leczenia przyczynowego choroby Alzheimera to, przy założeniu, że nie uda nam się wpłynąć na te enzymy, możemy spowodować, że te toksyczne białka nie będą się odkładać w mózgu, nie będą tworzyły tych toksycznych agregatów. Czyli Claudio Sotto wymyślił taką metodę, która polega na tym, żeby blokować niektóre miejsca beta-peptydu, jeżeli spowoduje się zaburzenie możliwości tworzenia struktury beta-kartki, no to ten beta-amyloid nie będzie toksyczny dla komórek. I te badania są w toku. Natomiast to bardzo obiecująco wyglądało w Filadelfii, a w tej chwili nie wiadomo, na jakim etapie, pokryte jest to wszystko tajemnicą, na jakim etapie znajduje się prace nad tymi krótkimi peptydami Claudio Sotto. Natomiast w tym roku zaczynają się również w naszym kraju badania nad lekiem, który również działa na podobnej zasadzie. Jest to lek o nazwie Alzhmet, wyprodukowany przez Neurohemin Corporation i znajduje się w tej chwili już w przededniu podawania szerokim grupom pacjentom na całym świecie. To jest również lek z tej grupy, oparty jakby pomyśle Claudio Sotto, lek, który powoduje jakby przeszkodzenie w tworzeniu się tych toksycznych złoków beta-amyloidu, a więc również lek przyczynowy. Pierwszy lek przyczynowy, który zapewne najszybciej będzie można podać naszym pacjentom. Tutaj wiele osób podnosi taką wątpliwość. Wszystkie leki, o których mówiłam, te leki, które już jakby stoją u drzwi i lada moment pojawią się na rynku, to są leki, które walczą jakby tylko z jednym białkiem pojawiającym się w chorobie Alzheimera, to znaczy tylko z beta-amyloidem, a przecież w neuronach odkłada się drugie białko, białko tau. Wszystko na to wskazuje, że odkładanie się patologicznego białka tau jest wtórne do pojawiania się beta-amyloidu, więc te wysiłki badaczy, żeby najpierw zlikwidować możliwość agregacji białka beta-amyloidu, są jakby uzasadnione.
Ale oczywiście byłoby dobrze, gdyby udało się znaleźć lek, który także będzie przeciwdziałał odkładaniu się patologicznego białka tau. I okazało się, że znaleziono enzym, który bierze udział w obydwu tych procesach. Czyli zablokowanie kinazy syntazy glikogenu, która bierze udział zarówno w tej patologicznej fosforylacji białka tau, jak również bierze udział w tym samym czasie w beta-amyloidogenezie poprzez stymulowanie kompleksu presenilin, może w efekcie spowodować, że ustrzelimy dwa zające, to znaczy jeżeli uda się zablokować GSK3-beta, to można będzie równolegle zahamować oba te procesy. I to oczywiście teoretycznie wygląda bardzo obiecująco. Poszukuje się w tej chwili substancji, które byłyby inhibitorami tejże kinazy. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, szczególnie, że niektóre z substancji znanych do tej pory i używanych w innym celu okazały się być takimi inhibitorami. Na przykład jest to lit, od lat używany do leczenia pacjentów z depresją, jak wiadomo, ale także kwas walproinowy, lek przeciwpadaczkowy. Także od lat stosowany. Być może przyszłościowym rozwiązaniem leczenia choroby Alzheimera będzie właśnie ta droga. W tej chwili myślę, że jest ona mniej zaawansowana niż leki, które mają zwalczać odkładanie się złogów beta-amyloidu. Ale to nie jest takie proste. Wszystko wskazuje na to, że w chorobie Alzheimera poza tymi dwoma kluczowymi procesami odgrywają rolę również inne dodatkowe czynniki, to znaczy na przykład aminokwasy pobudzające i przeciwko temu mechanizmowi działa memantyna, ten lek zarejestrowany w roku 2003, ale wszystko również wskazuje na to, że w momencie obumierania neuronów poza apoptozą czy obok apoptozy bardzo duże znaczenie odgrywa stres oksydacyjny. Wszystko wskazuje na to, że zahamowanie, wpływ na ten stres może być czynnikiem ochronnym komórki. I to bardzo była taka atrakcyjna koncepcja. Jest bardzo wiele teoretycznych rozważań, bardzo duża liczba prac na ten temat. Wszystko wskazuje na to, że zahamowanie stresu oksydoredukcyjnego może pomóc pacjentowi z chorobą Alzheimera. Wszystko wskazuje teoretycznie, natomiast to się zupełnie nie sprawdziło praktycznie. To znaczy te leki, którymi dysponujemy, witamina A, witamina C, witamina E, wszystkie inhibitory MAO-B, wszystko to, co nam się wydawało wymiataczami wolnych rodników, estrogeny, leki przeciwzapalne, niestety żadna z tych substancji nie potwierdziła się jako lecząca chorobę Alzheimera. Być może dzieje się tak dlatego, że wszystkie te leki stosowano już u pacjentów, a być może gdyby udało się je zastosować u osób, które jeszcze nie mają objawów klinicznych, tylko właśnie w tym okresie, kiedy jeszcze żyje odpowiednia liczba neuronów, może te efekty byłyby bardziej obiecujące. Zresztą potwierdza to to, że badania epidemiologiczne potwierdzają pewną ochronną siłę tych substancji w okresie właśnie 40-50 roku życia. Wtedy, kiedy choroba się już rozwija, to nie ma żadnego sensu. Co my jako klinicyści wiemy na temat tego okresu, zanim rozwiną się objawy kliniczne? Istnieje taki okres, wyłoniony niedawno, pod koniec lat 90. na podstawie kryteriów Reisberga czy potem Petersena, taki okres, który się nazywa łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. On w przeważającej części kończy się rozwinięciem choroby Alzheimera. Można sobie wyobrazić, że to jest ten okres, kiedy już zaczynają się bardzo subtelne objawy, a ciągle jeszcze nie ma otępienia, czyli można założyć, że u niektórych chorych
Te objawy świadczą już o toczącym się procesie, ale jeszcze przy zachowaniu pewnej liczby neuronów, która pozwala nie rozwinąć otępienia. Niestety nie potrafimy w tym okresie udowodnić, żeby jakikolwiek ze znanych nam leków przynosił wymierne efekty. Zastosowanie inhibitorów esterazy acetylocholinowej ciągle jeszcze nie doczekało się w tym okresie aprobaty FDA, ani EMA, ani NIS. Nie mamy, mimo licznych badań klinicznych na ten temat, żadnych dowodów w myśl zasad medycyny opartej na dowodach, że to leczenie daje jakikolwiek efekt. Stosowane są również inne leki poza inhibitorami, takie jak piracetam czy ginkgo biloba, i także bez udowodnionego efektu. Poza tymi chorobami, tą chorobą główną w grupie chorób zwyrodnieniowych, poza chorobą Alzheimera, jak mówiłam, istnieje druga, rozpoznawana u 10% pacjentów choroba, dawniej nazywana chorobą Pika, w tej chwili wiemy, że jest to znacznie szersza grupa, nosi nazwę otępienia czołowo-skroniowego. Myślę, że coraz więcej naszych pacjentów będzie przechodziło z grupy pierwotnego rozpoznania choroby Alzheimera właśnie, kiedy nauczymy się rozpoznawać lepiej naszych chorych, do otępienia czołowo-skroniowego. Jest to choroba, w której nie obserwuje się spadku acetylocholiny. Wobec tego leczenie inhibitorami esterazy acetylocholinowej nie ma żadnego sensu. Wydaje się, że antagoniści receptora NMDA, czyli memantyna, ma sens, no bo chroni komórkę płatów czołowych. Na pewno inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. No i taka interesująca bardzo hipoteza, że GSK3-beta, ten enzym, który wpływa na przemiany, na fosforylację białka tau, może mieć jakieś znaczenie. Jeśli chodzi o tę drugą, koronną chorobę zwyrodnieniową przebiegającą z otępieniem, czyli otępienie z ciała Mileviego, to jest to choroba łatwiejsza dla nas, bo tam obserwuje się bardzo wyraźny spadek acetylocholiny, nawet bardziej wyraźny niż w samej chorobie Alzheimera. I wszystko na to wskazuje, że chociaż FDA ciągle jeszcze tego leczenia nie zaaprobowało, leczenie tymi dostępnymi lekami, jakimi są inhibitory acetylocholinesterazy, jest w otępieniu z ciała Mileviego skuteczne. Jak powiedziałam, wszystkie te leki to są ciągle jeszcze badania eksperymentalne, ponieważ nie istnieją żadne zaaprobowane jeszcze leki w tych dwu rzadszych, chociaż jak się wydaje, nie aż tak rzadkich chorobach zwyrodnieniowych przebiegających z otępieniem. Natomiast jeśli chodzi o otępienie, to naczyniopochodne, to tak zwana skleroza, która wydaje się nam taka łatwiejsza do zrozumienia, to praktycznie zawsze się tak potocznie uważa, że jeśli ktoś ma miażdżycę, to jest to choroba bardziej oswojona, bardziej znana, łatwiej się można z nią poradzić, a choroba Alzheimera to już naprawdę rozpoznanie jak wyrok. W istocie jest odwrotnie, to znaczy o ile mamy jakiekolwiek zarejestrowane leki przeciwko chorobie Alzheimera, to przeciwko otępieniu naczyniopochodnemu, czyli temu otępieniu, tej sklerozie naczyń i wtórnie do niej obumieraniu neuronów, nie ma żadnego leku, który byłby lekiem zarejestrowanym z dowodami pełnymi, świadczącymi o ich skutecznych działaniu. Są próby leczenia również inhibitorami cholinesterazy i są próby różnych firm, ażeby ten lek zarejestrować w tym celu, ale nigdy to nie zostało zrobione, czyli tego tak zwanego otępienia sklerotycznego leczyć tak naprawdę nie możemy i wygląda na to, że jedyną możliwością wpływu na ewentualnie pojawiający się proces otępienia naczyniopochodnego jest prewencja. Czyli to wszystko, co wydaje się takie proste, mianowicie
kontrola nadciśnienia, kontrola cukrzycy, leczenie zaburzeń rytmu serca, no i inne dane epidemiologiczne, które podkreślają, że ustawiczne ćwiczenie własnych możliwości intelektualnych, edukacja daje jakąś nadzieję przyspieszenia, nie tyle przyspieszenia, co zachowania możliwości intelektualnych. Do tego istnieją dowody epidemiologiczne, że ruch, że bogate życie towarzyskie, liczne zainteresowania. Wszystko to powoduje, że otępienie u takich osób ujawnia się później, co oczywiście nie oznacza, że miażdżyca naczyń, czy proces alzheimerowski, czy inny zwyrodnieniowy nie toczy się już w ich mózgu, ale wtedy, kiedy mają większą rezerwę, to dłużej jakby objawy otępienia się nie ujawniają. I to właściwie wszystko, co w tej chwili możemy zaoferować i lekarzom, i pacjentom jako zapobieganie pojawienia się otępienia. Dziękuję.